Tym razem nasza ekipa telewizyjna pojawiła się na balu maturalnym uczniów 3 LO imienia pułkownika Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Impreza odbyła się 23 stycznia w sali weselnej Dworek Anna w miejscowości Podgóra. Podstawowe pytanie, jak się bawicie? Bardzo dobrze się bawimy, co uważasz? Świetnie się bawimy, jest naprawdę super. No, jest elegancko wszystko, jak najbardziej w porządku, studniówka. No, szampańsko, impreza dopiero się zaczęła, ale jest super. Super jest, bardzo fajnie. I klimacik, i osoby, jest spoko. Bawimy się bardzo dobrze. Fantastycznie. Bardzo dobrze. Wspaniale. Bardzo dobrze. Znakomicie! Pięknie jest, no bo dopiero się zaczęło tak naprawdę. Świetnie! Świetnie, naprawdę, najlepsza po prostu impreza, jak na jakiej byłem. Coś więcej? Dopiero 22, no co ja mogę powiedzieć, no. Super! Super, jest naprawdę wyśmienicie. Wspaniale, tańczymy cały czas, już po jedzeniu jesteśmy. No i jest fajnie. Bardzo fajnie. Proszę powiedzcie, jakie plany na przyszłość? Czy więcej takiej niepewności, czy raczej wielkiego oczekiwania? Raczej, przynajmniej w moim wypadku, ja już mam jakieś cele. Mam nadzieję, że są do osiągnięcia, więc idę już jakąś taką swoją drogą. Ja też już mam jakieś plany. Mam nadzieję, że wszystko się uda, ale wiadomo, los pokaże. U mnie więcej niewiadomych, ale tak planuję bardziej coś w psychologii, tak? Na studia. Większość niewiadomych. Ale wyjazd za granicę. No na razie tak pół na pół, tak z tego co wiem, które planuję studia, ja jeszcze się waham, ale... Prawda. No już plany są prawie sprecyzowane, jakieś marzenia są, mam nadzieję, że się spełnią. Ja już coś tam też już przygotowałem. Studia już są wybrane i plany na życie już zrobione. Ja właśnie studiuję, ale jest dobrze. Mam plan przeżyć. Nie no, do matury i potem się okaże. Matura, melanż i praca. Ja to jeszcze nie wiem. Raczej więcej niewiadomych. Zdecydowanie więcej niewiadomych. Dla mnie więcej niewiadomych, ale myślę, że na studia na pewno się wybiorę. Jeszcze nie wiem jakie, ale zobaczymy. Ja jestem w technikum i jeszcze został rok, żeby się zastanowić. A ja już kończę i wszystko będzie dobrze. Którego nauczyciela najbardziej wspominacie tutaj ze szkoły średniej? To kolega się musi wypowiedzieć. Ja najbardziej wspominam chyba moją panią od niemieckiego, również moją panią wychowawczynię, ponieważ tak się odbiła w moim życiu, że nie mogę tego zapomnieć. Ja moją panią od polskiego z ZSC, tak pozdrawiam panią Agnieszkę, całuję, czule. Panią Kasię Sztobryn, bardzo pozdrawiamy. Panią Kasię Sztobryn również, najlepsza nauczyciel w Czachowskim. O, zdecydowanie Sora Michalciowskiego od matmy. Sor zawsze podnosi nam humor na lekcjach, jednocześnie bardzo dobrze uczy i bardzo się cieszymy, że mogliśmy takiego poznać. Ja osobiście największy sentyment mam do Sora Pawła Michalciowskiego i do Sorki Małgosi Dudeli. Z całego serca naprawdę będę za nimi tęsknił. Ja tak samo, na pewno Sorka Dudela, Sor Michalczewski, ale przede wszystkim też Sorka Nosowska. Na pewno te wszystkie nasze rozmowy na lekcjach, poza oczywiście realizowaniem programu, były dla nas bardzo kluczowe i pomocne. No to ja, jako tutaj absolwentka, no to chyba najbardziej Sorkę Siczek, której niestety tutaj nie ma, ale naprawdę zastępowała nam w sumie wychowawczynię i naprawdę całym sercem jesteśmy za nią. Mojego nauczyciela od matematyki Norberta Szczepańczyka, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, naprawdę najwspanialszy nauczyciel. Będę go wspominał w środku mojego serca, naprawdę.
możecie pozdrowić kogo tylko chcecie. Po kolei, zapraszam. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Panią wychowawczynię Katarzynę Sztobryn. Pozdrawiam moją szkołę z elektronik. A ja całą naszą klasę trzecią AG. Pozdrawiam rybkę mojego przyjaciela lewego. Pozdrawiam dwa psy mojego Adriana, kolegi i mojego najlepszego przyjaciela Alfę i Omega. Pozdrawiam mamę, tatę, moich kochanych teściów i wszystkich, którzy się dzisiaj bawią. Tak, dokładnie, pozdrawiamy. Chciałbym pozdrowić mojego nauczyciela od polskiego Jarosława Basaja i wszystkich moich kolegów. Ja chciałabym pozdrowić wszystkich z naszej szkoły. Niech Czachowski tutaj dalej trzyma poziom, no i wszystkiego co najlepsze. No to pozdrawiam przede wszystkim całą moją klasę, no i znajomych, którzy to oglądają. Ja ogólnie nie jestem z tej szkoły, ale pozdrawiam tutaj znajomych mojej dziewczyny i całego gastronomika, gdzie ja chodzę. No oczywiście mamusie, tatusie. Mamę, tatę, oczywiście. Najbliższych znajomych. I całe grono nauczycieli, dzięki którym tutaj jesteśmy. Mamę, tatę, rodziców i Julcia, pozdrawiam. Pozdrawiam rodziców i wszystkich moich znajomych. Pozdrawiam mamę, tatę i Jakuba Piaska. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy całą kadrę Czachowskiego. Rodziców, wszystkich przyjaciół, mam nadzieję, że wszyscy przyszli. Maturzyści będą się dobrze bawić na swoich studniówkach. Wszystkich uczniów, którzy biorą udział w naszej studniówce i życzymy wszystkim dobrej zabawy.